Obrady Rady Miasta nie obfitowały w wielkie emocje. Przyjęte zostały między innymi dwa przystanki przy ulicy Krzemienicy. Została powołana nowa komisja statutowa i zaakceptowane zostało studium uwarunkowań przestrzennych. A teraz Andrzej Pudełko, naczelnik oświaty w Urzędzie Miejskim o wrześniowych nowościach w lubinieckich szkołach, czyli sześciolatki Technikum Mechanictwa Lotniczego w Lubinie, zapraszam. Bo zaczęło pół klasy w zasadzie, można powiedzieć, czyli około 15 uczniów. No jest kwestia, czy dotrwają. Także zobaczymy, ale ten kierunek został otwarty. Być może jeszcze ktoś przejdzie z innych kierunków. I będzie monitorowany. Będzie monitorowany cały czas, oczywiście, nie? Czy ten stan się będzie utrzymywał, no bo ciężko będzie zrobić dalszym, kształcić dalej, jeżeli zostanie na przykład 5-6 uczniów, nie? A jak wygląda kształcenie w tej klasie? Znaczy, jeśli chodzi o pierwszy rok w tym technikum, to są jeszcze nie ma zawodowych przedmiotów, nie? Bo to jest pierwszy rok w szkołach ponadgimnazjalnych, to jest zawsze jakby dokończenie gimnazjum, można powiedzieć. Takie ścisłe przedmioty stricte zawodowe zaczną się w kolejnych latach, także ten pierwszy rok jest takim rokiem, bym powiedział, ogólnym. Chociaż już pewne części mechaniczne, że tak powiem, tam wchodzą w program nauczania. I to technikum jest na Zakręcie, czy gdzie? Nie. Technikum jest w Zespole Szkół nr 1 na Kościuszki. Z 49 komisji ulokowanych na terenie Lubina frekwencja wyniosła ponad 8%. Najwięcej tradycyjnie osób zagłosowało w szpitalach. Trzecie miejsce zajmuje Szkoła Podstawowa nr 8 z frekwencją 11%. Na pierwsze pytanie dotyczące jednomandatowych okręgów wyborczych odpowiedź padła tak. Choć tutaj zagłosowało niespełna 84%, na drugie pytanie 75%, na trzecie 96,4%. Wybory parlamentarne już do 20 października, a ja zapraszam do zakładki z Lubina do ław poselskich na stronie lubin24blogspot.com. Tam można zobaczyć, kto z Lubina startuje do Sejmu i Senatu. Taka była frekwencja, ponieważ partie polityczne postanowiły zrobić wszystko, żeby to referendum utopić, żeby tego referendum, o tym referendum obywatele się nie dowiedzieli. Bardzo wielu Polaków się o tym referendum nie dowiedziało. I też podejrzewam, że pytania zadane w tym referendum nie były aż tak atrakcyjne dla Polaków. Czyli co, i JOW-y nie były atrakcyjne, JOW-y były? Znaczy, pytanie było źle skonstruowane na pewno też, jeżeli chodzi o jednomandatowe okręgi wyborcze, ponieważ prezydent zadał pytanie, chociaż tak naprawdę obywatele nie wiedzieli, na jakich zasadach to JOW-y miały być wprowadzone. My postulujemy, żeby JOW-y były wprowadzone na zasadach na wzór brytyjski. I czemu na brytyjski, a na przykład nie na australijski? Uważamy brytyjski system jednomandatowych okręgów wyborczych za najbardziej trafny, najbardziej łatwy i najbardziej taki intuicyjny. Najłatwiej jest obywatelom wytłumaczyć, jak odbywa się głosowanie, najłatwiej jest obywatelom zrozumieć, dlaczego ten, a nie inny zostaje wtedy ich reprezentantem. I Łukasz Ręcznik z Lubina w drugim meczu sezonu wybrał Śląskę, by zmierzyć się z ubiegłorocznym finalistą Ligi Mistrzów. Od początku spotkania popełniali wiele błędów w defensywie. W 20 minucie było już 13-4 dla Vive. Wynik meczu to niestety przegrana potopiecznych Piotra Nocha i 37-22. Następne spotkanie już 13 września, wtedy to zagramy z MMTS Sweden, to spotkanie o 18. Zapraszamy. Ojej, już dziękuję za uwagę, Maciej Wiśniewski, do widzenia.